Dobra. This is modet. Tak. Gościu ma rację. Ja wiem, kto jest hostem tego wszystkiego. Ja wiem, kto jest hostem. I wiecie, jaki gościu level ma? 1122 z tego, co pamiętam. 1122 level ma. Kurde, naprawdę. Nie chce mi się wierzyć, że 1100 poziom nie zagrałby nigdy napadu na kasyno. No kurde, no nie oszukujmy się, naprawdę. Naprawdę, żeby wbić 1000 level, to jest dużo roboty i to wprost trzeba powiedzieć. Słuchaj, to nie ma znaczenia, czy to jest haker, czy nie haker. Chodzi o to, że 1100 level robi, kurde. O, dobra, napisał już head. Jeden gościu, także już wystarczy. Ważne, że 1100 level robi swój pierwszy raz. Bro, English please. No co, napisał ci head, nie rozumiesz? Ja też nie rozumiem. Widzicie, to chodzi, trzeba się... O, no właśnie, proszę. Nie wiem, pycko to wiem, że rosyjskie i tyle. I ciul, coś napisał. Wezmę, wiecie co? Póki mam ten czat dostępny, jadę normalnie w to tłumaczem. Jest, kurde, tłumacz. Wchodzę se w tłumacza, kurde. Ja oczywiście potwierdzam, sprytna forsa, spoko. Mam nadzieję, że będzie Bookstars. Wchodzę w tłumacza. English, nie English, tylko wchodzisz w telefon, masz se aparat, masz se tłumacza i se patrzysz. Zaraz zobaczymy, co tu napisał. Co ty napisałeś tutaj? Kurde, nie chcę mi przetłumaczyć. Rosyjski, albo rosyjski, no. Czego nie rozumiesz? Rosyjski. To będzie po rosyjsku, w taki sposób. Jestem zbyt leniwy, żeby samemu mówić po rosyjsku. Napisz za pośrednictwem tłumacza Elban. Takie coś napisał. Okej. Okay. Czyli wychodzi na to, że po prostu gościu powiedział, że jest leniwy i jak chcesz z nami rozmawiać, to sobie pisz przez tłumacza. Jak widzicie, to jest jego odpowiedź. Także się dowiedzieliśmy. O, proszę, widzicie? English. Ja byś telefonu pod ręką nie miał. 20% dostajemy w tym napadzie, bardzo dobrze. Ale pierw zacznijmy od szczegółów. Pierwszy raz, jaki to będzie w takim razie strój? Co będziemy musieli zrobić? Wabi kupiony, pojazd do zmyłki, świetna sprawa. Bardzo się z tego cieszę, że kupiłeś niepotrzebne dwie rzeczy, ale przejdźmy do konkretów. Co tutaj mamy? Punkt wywozu będzie. Śmieci, z śmieci będziemy wychodzić. O, będzie średni? Nie, będzie normalnie wysoki kupiec. Niski, o, niski też może być. Bardzo dobry wybór to będzie, świetny. Wcale nie tak, że będziemy musieli zgubić na samym końcu pościg, żeby dostać się do tego kupca i tak naprawdę nie ma znaczenia, kogo wybierzemy. No, w sumie ma znaczenie, kogo wybierzemy, bo zawsze do wysokiego zgubimy pościg. Ale to już tam mniejsza w sumie. Mamy stroje nose, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale dalej nie wiemy tego podstawowego. Energetyka. No to jest akurat coś, czego bym się nie spodziewał, że akurat będzie wybrane. Bardzo dobrze, energetykę będziemy grali. Podejście na konserwatorów tak zwanych. Kurde, pamiętam jak... Był taki jeden odcinek w sumie z Wladziem, żeśmy zrobili cudzysłów RP, gdzie żeśmy bawili się w Staśka i Juska. Że przyszli tutaj robić i że okradają prywaciarza, bo im nie dał wypłaty, czy coś takiego było. Nie wiem, co jakoś coś, taka fabuła tego była. Może jak znajdę ten film, to wam tutaj będzie on po prostu wyświetlał się właśnie w karcie u góry, bo to mówię, będzie, to akurat pamiętam, że było dosyć dobre. Dawajcie, jestem gotowy, chcę zobaczyć, jak będzie wyglądał ten napad z użyciem konserwatorów. No, nic nie zrobił, nic nie znalazł. Najdroższy, proszę, bronie będą, albo pojazdy. Haker jest 9, czyli Page i... Jeszcze jeden tam jest. Nie, to będą bronie w takim razie, bo tamten gościu jest kierowcą. O, proszę, najdroższy salon kupiony, bardzo dobrze. Wszyscy przechodzą przez drzwi i wchodzimy do wozu energetyki. Prawda, nie jest on nam potrzebny, możemy też jakimkolwiek innym wozem wjechać, bo to nie ma znaczenia. Ale dobrze, ja prowadzę, Water and Power. Zapraszamy każdego. Bomba 1. Dawaj, bomba 1 do nas. Znaczy, bomba podłoga 1 w sumie powinno być. Także jedziemy. Był to zwykły dzień w pracy, kiedy zostaliśmy wezwani do kasyna. W kasynie zazwyczaj przebywał nasz właśnie pan host, czyli 1122 poziom. Tak na, wiecie, możecie się zdziwić, że ma tak wysoki level i nigdy nie grał napadów na kasyno, ale on po prostu nie miał jeszcze czasu. Tak był zajęty levelowaniem swojej postaci, że nie miał jeszcze czasu, żeby zagrać taki napad. No ale dobrze, przygotował nam w każdym razie pojazd na energetykę, więc to był dzień, w którym postanowiliśmy, że właśnie odbierzemy swoje wypłaty. Swoje wypłaty w końcu odbierzemy od kasyna. Gdyż niestety pan host jest znany z tego, że niestety ma pewien problem. Jest bardzo uzależniony od losowych liczb i stracił jakąś tam sumę pieniędzy, więc postanowił, że odbierze tą sumę pieniędzy z nawiązką. I dlatego właśnie udaliśmy się w stronę kasyna. Dobra. Jedziemy tutaj normalnie przez parking, nie będziemy robili tyle zakrętasów. I teraz będzie jeszcze trzeba przejść ten kawałeczek. Tu już wysiadł, ale nie mam akurat potrzeby, żeby wychodził. Mam nadzieję, że do niego tam nie walnie, bo zrobi nam alarm po prostu niepotrzebnie. I proszę, przejechaliśmy. Wiele randomów akurat trochę nie
nie ogarnia, co się dzieje. Szczerze powiem, że naprawdę robiąc napady na kasyno, największym problemem nie jest samo w sobie podejście, tylko to, że grasz go z losowymi ludźmi. Każdy losowy człowiek tutaj, on po prostu może być twoim wrogiem. Prosto mogę powiedzieć. Teraz musimy udać się do pralni i przez pralnię będziemy przechodzili. Ogólnie to podejście jakoś wiecie, nie ma na niego specjalnie dużej ilości sposobów. Czemu mamy alarm? Dlaczego jest alarm? Co się wydarzyło po drodze? To jest moje pytanie. Nie wiem, czemu jest alarm. Czemu jeszcze się zbugowało? Bro, ho, no właśnie to jest dobre pytanie. Zadałeś najlepsze pytanie właśnie. Leczonko, kurde, pomocy, kurde. Wiecie, ja mam broń, kurde, ciężko będzie mi wszystko zrobić tutaj. Oni nie wiem, co oni zrobili ze sobą. Może po bronie poszli, nie wiem. Ogólnie, wiecie, na cicho byśmy przechodzili tędy, naokoło i dopiero wtedy. Dobrze, że zrobił chociaż dostawy do Gana, albo powiedzmy, że zrobił. My nie wiem. Ciężko jest mi na to pytanie odpowiedzieć. To jest zamknięte, więc idziemy tamtędy przed siebie. Karta dostępu? No dobra, no to damy radę dotrzeć do skarbca. Wszystko jest zrobione w sumie. Dobra, schodzimy na dół. Chcesz sobie, gościu, tam wejść, to ci dam. Nie chcecie, to nie. Jak chcecie, to możecie tam wejść. Opatrz, ja ci mogę otworzyć. Możesz sobie tam wejść do środka. A ty może, Meksyk, chcesz wejść, bo host nie jest bardzo. Zobaczył, że coś się otworzyło, ale trochę olali sprawę. Chcecie wchodzić, czy olewamy to? To olewamy to. Też założę maskę, ja będę kotem. Go to elevator. No to teraz to już to sobie do elewatora możemy pójść, bo tutaj chyba nie mogę się sam wbić tam. Akurat. A nie, mogę. No ja się wbiję do tego. Czy ja podniosę sobie sam. Na niektórych podejściach się da tam wejść samemu, ale na niektórych nie ma takiej możliwości. Nie wiem, dziwne to jest, że momentami się właśnie da, momentami się nie da, ale napady na kasyno są dziwnie właśnie zbugowane. Właśnie mówię, na niektórych podejściach jest to możliwe, na innych jest to niemożliwe. I dobre pytanie brzmi, dlaczego? A to jest bardzo stary trik, szczerze powiem wam. On jest znany dosłownie od napadów na kasyno, czyli od 5 lat w sumie. O, tu elevator. Wszyscy są na dole. Nie, w ogóle swoją drogą, ile kasy jest w tym jednym safe? Patrzcie, 96 tysięcy podniosłem. Naprawdę bardzo dużo. Rzadko tyle jest kasy. Dobra, zjeżdżam na dół i im pomagamy. Dobra, skorzystam sobie z windy. Walcie się z nimi, walcie, żebyście nie padli. Tyle w sumie. Kto chce walić ze mną kartę? To jest kandydat do walenia karty, zapraszamy. No i... Bibub, no bibub. Nie. Tak to nie robimy. Musisz teraz się odwkurzyć. Jeszcze raz. O, dobra, teraz już przejdzie. Nie przejdzie. Teraz ja byłem wkurzony. Moja postać się wkurzyła. Meksyk pad. Nie, teraz nie możemy. Nikt, kurde, nie stoi przy czytniku. Meksyk pad. Mamy turi i możemy iść. Pomóżcie, bo zaraz oni padną znowu. Dobra, ważne, że się już udało. Teraz druga sprawa, żeby teraz nie zostali w skarbcu i żeby nie padli, bo będzie checkpoint, jak będziemy wychodzić. Będzie wiercenie, słuchajcie. Ktoś będzie musiał umieć wiercić drzwi poza mną. Nie wiem kto, ale ktoś będzie musiał wiercić drzwi poza mną. Oni są we dwóch tutaj. No co? No, drzwi są otwarte przecież. Dobra, zapraszamy. Kto będzie wiercił? Meksyk? No i dobra, no to ja będę wiercił. Dobra, zaczynamy. No już zepsuł wiertło. Zdarza się. Wiercimy. Nie ma czasu. No, nie wychodzi to wiercenie. Don't let it overheat. No właśnie, nie pozwól, żeby się przegrzało. Dosłownie. Ale niestety... Meksyk nie daje rady, no ma piąty level, no dobra, nie oszukujmy się, no gość dopiero zaczyna grę, ale to akurat jest dosyć proste do ogarnięcia, no bo wystarczy tak naprawdę w tym momencie sobie wyobrazić prawdziwą wiertarkę. Napisał coś. Co on napisał? Jak powiedział, przez tłumacza mam patrzeć, żeby z nim rozmawiać, bo mu się nie chce pisać w innym języku. Czekajcie, już wyciągam telefon, co nie? Wyciągam już telefon, spokojnie. Już wam tłumaczę, co napisał, o coś dalej pisze. Nie, to cały czas to samo. Tłumacz, już wchodzę na zdjęcie. Aparat, proszę. Napisał, powiedziałbym, że przekleństwo. Pieprzona zupa z, no tak wiecie, tym co... O, z nasieniem, bo może tak powiem. Tak przynajmniej mi tłumacz powiedział, że to znaczy. No dobrze. Nie wiem, czy to miało mu pomóc, ale coś tutaj nie wychodzi, ewidentnie. Bomba. Kto jest bomba? Bomba to jest 165 level. Bomba, zrobisz to, czy nie zrobisz tego? Że ją napiszę. Dajcie mi to. Jak ja widzę, jak ci idzie bomba, to ja to może zrobię za ciebie po prostu. Znowu coś napisał. Nie wiem, co napisał. Okej, napisał bomba. Na razie to zostanie tajemnicą. Na razie wyciągam wiertło, ja to zrobię sam po prostu. Sam wywiercę, sam se zrobię, sam se drzwi otworzę. Jak to się mówi... No, wszystko muszę sam robić. Nie, on już napisał, że jest leniwy, nie chce mu się gadać po angielsku. Żeśmy z nim pisali przez tłumacza. Tak napisał sam z siebie. Może jeszcze nakieruję. Telefonem to się dowiemy, o co mu chodziło. Czy nakieruję jeszcze spokojnie. Zaraz wam przetłumaczę, co on tak naprawdę powiedział. Dobra.
Co to znaczy? Wszystko kurde mi tłumaczy. A, spieprzone napisał. Jak ktoś się zastanawia, to napisał spieprzone. Słuchajcie, już biegnę i zaczynam coś robić, bo oni też nie otwierają. Jeden otwiera drzwi. Dobra. Ja otworzę tutaj G. Dobra, to już mamy zrobione. No nie wiem tam. A gościu zaczyna zbierać. Otworzył i zaczyna zbierać. Okej, okay, dobra, to ja szybko biegnę i tam to otworzę. Reszta w sumie możemy olać. Ważne, żebym ja tutaj robił, wiecie, te otwierania, bo ja to szybko ogarnę im. Ale powinni chyba raczej dać radę wszystko podnieść, no. G i F mają otwarte w sumie. To niech jeszcze normalnie zaczną tutaj, wiecie, chodzić. Gościu, kurde, zakręcił się. Nie wiem, co ma ze sobą zrobić. Masz czas, gościu. No, gościu, biegaj. Nie wiem, co on robi w ogóle. Ja już, wiecie, no ja już go nie pokieruję na wózek, no. Otworzyć drzwi jeszcze mogę, ale no to wszystko, co mogę zrobić. Na pewno mówię, to jest ten piąty level. Biega i nie wie, co ma ze sobą zrobić. Jeden, dwa wózki zostały, no. To jest do zebrania akurat wszystko. To akurat ja nie chcę też, wiecie, mówić, że to jest niemożliwe do zebrania. To jest do zebrania, ale nie wiem, co zrobił tamten gościu po prostu. Szkoda, że niestety zaciśmy to zdrowie, bo jak byłoby to zdrowie, to wiecie, jakby ktoś coś zepsuł, to by było wszystko okej. Okay. Ja jeszcze mogę zostać, bo ja akurat to ogarnę. Bomba, wypad stąd bomba. A ten sekund go. Nie trzeba. Mamy i tak alarm, to nie ma znaczenia. To mnie mogli podnieść to do końca, ale dobra. Już tam akurat mniejsza. Ja podniosę po prostu swój wózek do końca. Ważne, żebyście wy nie padli, bo ja akurat wiem, co robię. Walenie karty, zapraszam. Bomba i pan host. Zabrakło niecałych 2000 do fajnej liczby. Bibu. I tyle było. Nie umiał walnąć karty. Nie, wkurzył się. Teraz to nie ma opcji. Wkurzył się, gościu. Koniec. Muszą być animacje wkurzenia się. 1, 2, 3. I teraz dopiero można. O, teraz. No, może przejdzie. Nie, to jest Bibub. Bibub. O, dobra, teraz to już przejdzie. Teraz mamy turi, możemy iść. Zapraszam. Broń w rękę i biegnę. Ale to, że jest alarm, to akurat jest już najmniejszy problem tego wszystkiego, wiecie? Raz, żeby tylko już... No w sumie jak przejdziemy przez tą śluzę, tam było, że wyszedł. Wywaliło gościa. Jestem wręcz pewny, że pisało, że wywaliło go. Nam napad powinno rozłączyć. Tak, hosta nam wyrzuciło. Pana hosta nam wyrzuciło. No to w takim razie... Bro. No to jest korytarz rozłączenia tak zwany. Próbowałem, starałem się, tłumaczyłem, co tutaj mówili, ale pan host wyszedł, rozłączył go. Korytarz rozłączenia tu niestety był i się zmył, jak to się mówi. Niestety, jest, jak to się mówi. Ale podnieśliśmy prawie wszystko, zrobiliśmy wszystko dobrze. Wszystko by się udało, gdyby kurde nie te wścibskie laki, cokolwiek jakby to można byłoby nazwać. To byłoby na tyle i do następnego, cześć.